Hej! Witajcie kochani na kanale Para Kulinarni, gdzie pokazujemy, że każdy może gotować. No proszę, jakiś nowy wstęp powstał. Chcielibyśmy dzisiaj nauczyć Was, pokazać Wam, jak bardzo prosto zrobić pyszne azjatyckie curry, ale takie curry, którego podejrzewam, że większość z Was może nie znać. My to danie poznaliśmy będąc w Tajlandii oczywiście. My to danie poznaliśmy będąc na wyspie, a konkretnie na wyspie... Koh Phangan. Tak jest, byliśmy na kursie gotowania i tam nauczyliśmy się robić tego dania, a wcześniej już je próbowaliśmy w innych miejscach. W każdym razie jest to curry, które nie jest mocno pikantne, ale jest bardzo aromatyczne, słodkie i jest... Troszkę polskie, europejskie. Bo jest z ziemniakami, ale nie tylko ze zwykłymi ziemniakami, bo jeszcze z ziemniakami słodkimi, czyli z batatami. My robimy je również z kurczakiem, z orzeszkami, bardzo sycące i pyszne, a nazywa się curry Massaman. Zapraszamy do oglądania. Do przygotowania tego dania będziemy potrzebować oczywiście pasty Massaman curry. Będą nam potrzebne 3 łyżki takiej pasty. Oczywiście też wszystko jest zależne od tego, jak intensywną pastę kupicie. Gdybyście jednak chcieli przepis, jak zrobić samemu taką pastę, koniecznie dajcie znać w komentarzach. My taką pastę robiliśmy na kursach gotowania w Tajlandii, więc chętnie Was nauczymy również. Do tego 2 łyżki tutaj mamy pasty z tamarędowca, opcjonalnie może być sok z tamarędowca, 2 łyżki sosu rybnego, 3 cebule, 1 mała pierś kurczaka albo pół dużej, ziemniaki oraz batat i tutaj mleczko kokosowe. Specjalnie Wam pokazuję dzisiaj ten produkt, bo znalazłem je w markecie Auchan. Właśnie na takim mleczku kokosowym pracowaliśmy, uczyliśmy się gotować w Tajlandii i osoba, która nas uczyła, mówiła, że to jest najlepsze mleczko kokosowe, więc gorąco polecam tą firmę. I tutaj mamy jeszcze uprażone orzeszki ziemne. Zaczynamy od pokrojenia cebuli. Kroimy ją na ćwiartki i jeszcze na 3. Takie większe kawałki w tych daniach curry się zdecydowanie bardziej sprawdzają. Następnie kroimy sobie kurczaka. Robimy takie jakby paski, ale tniemy go pod skosem. Cieniutkie paseczki, wtedy on szybko nam dojdzie na patelni, na woku. Najlepiej na woku i najlepiej na ogniu. My niestety ubolewamy, bo mamy tylko kuchnię elektryczną. To danie również się świetnie sprawdzi w wersji wegetariańskiej, więc możecie pominąć kurczaka, a dodać na przykład do tego cukinię bądź marchewkę i inne warzywa. Teraz przechodzimy do obrania i pokrojenia ziemniaków, które wcześniej ugotowaliśmy w osolonej wodzie. Nie można ich gotować też zbyt bardzo, żeby one się nam nie rozpadały. Dlatego najlepiej gotujemy je właśnie w mundurkach i kroimy je w taką większą kostkę. O, mniej więcej tej wielkości. I to samo robimy ze słodkim ziemniakiem, czyli z batatem. Duże kawałki. Ogólnie najlepiej jest przygotować sobie wszystkie składniki, zanim przejdziecie do gotowania dania, bo robi je się ekspresowo, dosłownie 5 minut. Przechodzimy do smażenia i teraz tak, na głębokiej patelni albo na łuku, jak macie, rozgrzewamy mleko kokosowe, dosłownie tak na dnie. Nie używamy tutaj tłuszczu, mleko kokosowe, a szczególnie właśnie tej firmy Aroidy jest naprawdę tłuste i nie potrzeba tutaj już dodatkowych tłuszczy. I na rozgrzane mleczko wkładamy pastę. Taka pasta do Massamana składa się z wielu składników, przede wszystkim z papryczek i suszonych, i z papryczek chili świeżych. Tutaj mamy także czosnek, trawę cytrynową, holendrę i wiele innych przypraw, także gotowa się sprawdza fajnie, ale równie dobrze możemy taką pastę zrobić, musimy tylko zdobyć odpowiednie składniki. Dalej dodajemy cebulę. Tutaj posmażamy, a raczej bardziej dusimy przyprawa. Może dodać trochę mleczka kokosowego jeszcze. No. Okej. Okay. Jak chcecie, to się cofnijcie do naszego filmiku z Tajlandii. Tam pokazywaliśmy, jak robiliśmy właśnie te tajskie dania na miejscu. I to było w szkole gotowania. Pamiętasz jeszcze? My walk and me. I kurs odbywaliśmy ten na wyspie Koh Phangan. Gdy cebula nam już trochę zmięknie, wrzucamy tutaj kurczaka.
i on się będzie tutaj nam ładnie rzucił w tych przyprawach z cebulką. Po jakichś dwóch minutach mieszamy całe danie, żeby kurczak nam się z jednej i z drugiej strony dobrze przysmażył. Smażył, udusił. On w tych przyprawach właśnie nabierze super aromatu. Kiedy kurczak już jest zrobiony, nie jest surowy, dodajemy resztę mleczka kokosowego. I czekamy, aż się zagotuje. Dodajemy teraz sos rybny oraz pastę z tamaryndowca. I tutaj musicie próbować danie, czy jest ono wystarczająco kwaśne i wystarczająco słone. Możecie dozować te ilości według Waszych kubków smakowych i preferencji. Na koniec do smaku też dodajemy trochę cukru brązowego. Tak, ja w ogóle zapomniałem o tym dodać, bo faktycznie w przepisie jeszcze przecież był cukier palmowy i zapomniałem o tym powiedzieć, więc dodaj jeszcze troszkę więcej. Bo to danie ogólnie jest dość słodkie i jak na curry w ogóle nie jest ostre. Dobra, danie nam się już fajnie przygryzło, zredukowało odrobinę. Dodajemy teraz orzeszki ziemne, trochę zostawiamy sobie też na posypanie. To jest bardzo ważny element tego dania, daje świetny orzechowy aromat. I na koniec wrzucamy dosłownie na chwilę, tak żeby się nam lekko podgrzało już wcześniej wystudzone ziemniaki. Zobaczymy, czy nie za dużo. Chyba będzie już ok, co? Mhm. Czy dodać jeszcze resztę? Dobra, dobra. Dodam. I tak prezentuje się gotowe danie. Możecie je podawać z ryżem. No i przejdźmy do testu smaku. Pachnie obłędnie, aromaty się unoszą po całym mieszkaniu. Właśnie, że jakoś tak nic nie widzę. To curry można nazwać, że on jest delikatnie w smaku orzechowym. Mm. Tak delikatnie. Jest pyszne. Ziemniaczki mięciutkie. Z tym sosem. Doskonale się łączą z cebulką lekko chrupiącą. Z orzeszkiem chrupiącym. Słodkawe, słodkie, słone, lekko kwaśne. Kwaśne, minimalnie pikantne, bardzo aromatyczne. Pyszne danie. W ogóle zapominam często, jak dobre to danie jest, ale to też dlatego, że te pasty Masaman nie zawsze są dostępne. Nie zawsze łatwo dokupić produkty, żeby samemu zrobić taką pastę, ale zauważyłem ostatnio, że coraz częściej pojawiają się właśnie te pasty w sklepach, więc stwierdziliśmy... Stacjonarnych oczywiście, tak. W internecie możecie je zawsze znaleźć. Tak samo jak to mleczko kokosowe i polecamy Wam kupować te w słoiczkach, może pokażę nawet. Tylko my teraz upolowaliśmy Style Pride firmy i ona jest, weź tam ten. I upolowaliśmy teraz taką i ona jest całkiem spoko. Te w saszetkach nam się trafiały mało aromatyczne. Tak. No i jeżeli chcecie robić swoje pasty, no to jasne, można. Trochę więcej czasu i pracy to kosztuje, ale za to możecie użyć je ponownie, możecie zamrozić, albo po prostu przechowywać w lodówce przez jakiś czas i też super. Pamiętajcie, jeżeli chcecie, żebyśmy my pokazali Wam, jak od początku do końca robi się samą taką pastę, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Jak uzbieramy dużo kciuków w górę albo komentarzy, no to na pewno zrobimy. Możemy też się posilić o inne pasty. Tak. Może zrobimy całą serię właśnie takich past azjatyckich, wtedy zrobimy konkretne zakupy i przygotujemy się do tego, bo znamy te przepisy i chętnie byśmy się z Wami nimi podzielili. A taka pasta własnej roboty zdecydowanie jest lepsza od takiej kupnej, no ale coś za coś. Tak czy inaczej, zachęcamy do subskrybowania kanału i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa! Pa.